Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy karierę menadżera Cristiano Ronaldo. W pierwszym odcinku rozpoczęliśmy właśnie karierę menadżera i trafiliśmy do Polski. Trafiliśmy do Polski. Oryginalnie właśnie plany, jaki myślałem, że będzie to wyglądało, to że zakończę karierę i od razu będę mógł w Al Nassr, jakby być trenerem, ale tak nie było, więc jakby nie miałem żadnego takiego, może powiedzieć, przynajmniej nawet w 1% realnego kierunku, więc pomyślałem sobie, że jak nie ma żadnego realnego kierunku, to już pójdę do Polski. Nie chciałem też, jakby, może powiedzieć, wybierać jakiejś drużyny, bo jakby nie wiem, pozwolałem wylosować i wylosowałem Koronę Kielce. No i jak na razie mam tutaj 16 miejsce po 7 kolejkach. Korona Kielce to chyba nie jest drużyna, która w rzeczywistości będzie walczyła. Nawet myślę, że w top 10 nie będą, więc jakby nie chcę znowu mieć zbyt dużych celów. Z drugiej strony jednak, patrząc na to właśnie, że my tutaj no nie będziemy długo siedzieć, bo to jest kariera menadżera nie jakby wokół drużyny jakiejś, tylko wokół Cristiano Ronaldo. Więc no nie zamierzam jako Ronaldo tutaj siedzieć w Polsce dłużej, szczerze. Więc właśnie wziąłem taktykę, żeby podpisać zawodników za darmo, bo oni są już na teraz dobrzy, a my mieliśmy tylko 2 miliony. Więc nie mogłem nikogo kupić jakiegoś bardzo dobrego, a w zamian za to właśnie mamy tutaj fajny transfer. Mamy Labrowicza, Angulo, Piotrowskiego, mamy Antunę, mamy Piacę, mamy LKB'ego, no ale na razie nie wygląda to jakoś super. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Możemy kontynuować z tym sezonem, a więc Zagłębie Lubin naszym rywalem teraz, mecz wyjazdowy i Korona Kielce wygrała, super. Angulo z bramką to jest duże zwycięstwo, prawda? Każde punkty są bardzo ważne dla nas. No bo nie będziemy właśnie walczyli o jakieś duże miejsca, no ale taki top 10 ja bym był szczęśliwy, aby się udało zdobyć dla Korony Kielce. Radomiak kolejnym rywalem. Forsell żąda transferu. Wydaje mi się, że mogę spokojnie dać mu ten transfer, bo nie jest jakimś zbytnio graczem, który jest dla nas kluczowy. Więc jak jakaś się przytrafi oferta, to możemy go sprzedać. A teraz skupmy się właśnie na meczu z Radomiakiem. Wszyscy powinni być oczywiście wypoczęci w 100% i szybka symulacja. Tutaj wygrywamy 3-0, dobra. Powoli mi się to podoba, powoli mi się to zaczyna coraz bardziej podobać. To wygląda naprawdę dobrze. Teraz Legia Warszawa. Legia Warszawa oczywiście to już jest zespół z wyższej półki. Zespół, który zakładam, że jest w czołówce, jak nie na pierwszym miejscu. No, Legia jest na właśnie pierwszym miejscu, więc to będzie mecz ciężki. To będzie ciężki test na taki może duży mecz, dam nie szybką symulację, a dam symuluj mecz może. Więc będziemy troszkę bardziej to patrzyli, jak to będzie, jak ten mecz będzie się tutaj toczył. I damy właśnie symuluj mecz, no zobaczymy. Czy damy radę tutaj zrobić dość dużą niespodziankę? Powoli właśnie mam wrażenie, że zaczyna to wyglądać tak, jak się spodziewałem, tak jak liczyłem po tych transferach, że to będzie wyglądało. No bo jednak, jak się dodaje takich zawodników, jak właśnie Piazza, LKB, Antuna, Angulo, no to stricte jakby no zespołowo mamy jeden z lepszych, jeden z mocniejszych składów, tak patrząc na same overale. Więc liczę się dobre wyniki. W tym meczu my gramy na czarno, Legia gra na biało i Legia właśnie atakowała. To może być szansa dla nas. I to cały czas jest okazja, czy będzie strzał? Nie, nie będzie strzał, szkoda. Wydawało się, że jesteśmy w stanie i że powinniśmy wyciągnąć więcej z tego, z tej akcji jakby całej. Teraz Legia atakuje. To jest faul niestety i żółta kartka dla Angulo. Bramki z tego nie będzie szczęście. No i teraz szansa, żeby atakować. To jest Remakle. Mamy piłkę, jeszcze szansa, jeszcze strzał, niestety koło bramki. Próba Jakuba Piotrowskiego, ale gola nie ma. Porażka oczywiście z Legią nie będzie jakimś, jakby, no nie wiem, wstydliwym wynikiem. Aby wiadomo, że chce wygrać, wiadomo, zawsze chcemy wygrać. Ale jednak musimy realnie patrzeć na to, że właśnie mamy lidera tutaj i to na wyjeździe gramy jeszcze w Warszawie, więc no wiadomo, że to będzie bardzo ciężki mecz i punkt bym brał w ciemno przed spotkaniem. Dobrze, łapię tę piłkę, Labrowicz. Koniec pierwszej połowy. Pomimo posiadania, że było większe jakby dla Legii, to i tak bym powiedział, że dość równa pierwsza połowa. Możemy zacząć drugą połowę. Zaczynamy. No i to może dobry start. Czy będzie to dobry start?
Jeszcze piłka nasza była przez chwilę. Jeszcze ponownie odzyskujemy posiadanie. Super. Szansa strzał to był chyba Piazza. Chyba to dziewiątka właśnie strzelała. Legia atakuje, musimy uważać. Dobrze, dobrze, dobra obrona. Jeszcze pół godziny do końca tego meczu. To jeszcze dużo, naprawdę. To bardzo dużo. I nie ma bramki. Wow, nie ma bramki. Byłem pewien, że Pekar to strzeli, ale nie ma gola. Teraz też nie. Kolejny rożny. I kolejny raz bramki nie będzie. I teraz my mamy szansę. Kontrę. 20 minut do końca. Ktokolwiek strzeli bramkę w tym momencie, no będzie miał zagwarantowany minimum jeden punkt na pewno. I będzie miał oczywiście też dużą szansę na to, żeby wygrać całe spotkanie. Dobra interwencja. Będzie rożny. Zarządzając zespołem, zróbmy coś właśnie potencjalnie może. Dalmau może wejść na atak. Łukowski może wejść za Piacę. Nono może wejść za Remakle. Godinho może wejść za Brysaga. I jeszcze Kwiecie może wejść za Piotrowskiego. Takie zmiany zrobimy. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. Ostatnie 10 minut. Musimy uważać, musimy być cały czas czujni. Świetnie. Ale znowu oddajemy im tak łatwo piłkę. To naprawdę boli, jak dobrze wybronimy, a potem od razu tak dajemy piłkę. Nie ma bramki, dobra. Na tę ostatnią akcję może wejdźmy sobie i może powiedzieć, zerknijmy z widoku, może powiedzieć Cristiano Ronaldo tutaj. Ale zobaczmy, to ten fajnie widzi właśnie Cristiano Ronaldo, tak sobie po prostu, kto by pomyślał, że będziemy widzieli coś takiego. Cristiano Ronaldo sobie tutaj po prostu stoi jako trener Korony Kielce. Nie mogę kliknąć właśnie tryb widza. Antuna strzela w doliczonym czasie gry i Korona Kielce chyba wywiezie komplet punktów z Warszawy. Jeszcze tutaj celebracje z trenerem Cristiano Ronaldo, ależ piękne sceny, piękne obrazki. Korona Kielce z bramką w ostatniej, no ostatniej akcji nie, ale w doliczonym czasie, czyli w ostatnich minutach tak naprawdę meczu. Pięknie Antuna, piękne wykończenie. Teraz tylko nie zrobić nic głupiego. Teraz wszyscy na obronę, bardzo defensywny. Ustawmy się dobrze w obronie i nie zróbmy nic głupiego. Nie zróbmy nic głupiego. To powinien być koniec. Byłoby miło, gdyby to był koniec, ale to nie jest koniec. Niestety teraz jest koniec. Wygrywamy z Legią Warszawa w Warszawie 1-0 po bramce Antuny w doliczonym czasie gry. Cristiano Ronaldo musi być szczęśliwy. Ja jestem szczęśliwy. Każdy kibic, prawda? Każdy kibic Korony Kielce musi być szczęśliwy. Pięknie. Piąte miejsce już teraz. Z tym, że Zagłębie pewnie nas wyprzedzi. Ale i tak fajnie to wygląda. Podoba mi się, jak to wygląda. Odnowienie kontraktu Brisag. Myślę, że spróbujemy to zrobić. Mam nadzieję, że będę w stanie. Dobrze, pięknie. Udało się. Brisag ma podpisany kontrakt. To dobrze. ŁKS Łódź teraz przed nami. Brisag będzie pewnie jest szczęśliwy, zakładam. I tam, czy ogólnie jestem zadowolony po prostu, że zajęliśmy się tą sprawą dość szybko. No nie, mam wrażenie, że jakby ostatnio dobrze sobie radzimy, więc mam nadzieję, że nie ma. Mam wrażenie, że nie ma na co narzekać, bo dobrze sobie ostatnio radzimy. ŁKS Łódź przed nami teraz. I wygrywamy ponownie. Pięknie, ależ fajna seria zwycięstw tutaj mamy. Nie wiem, z piąty mecz z rzędu może, który wygraliśmy? Ażbym zerknął w sumie. Na kalendarz właśnie. 1, 2, 3, 4. 4 mecze z rzędu. 4 mecze z rzędu wygranych, a 5 bez porażki, więc naprawdę pięknie. Zaczyna to powoli układać się, zaczyna to wyglądać tak, po części to powinno wyglądać, patrząc na skład. No, myślę, że nie będę sprzedał Nono. Myślę, że nie. Zobaczę. Może jeśli będzie naprawdę. Jeśli będziemy realnie walczyć o mistrzostwo, co nie mogę wykluczyć, no to jeśli właśnie tak będzie połowie sezonu, no to może pomyślę transferami, żeby jeszcze się wzmocnić. Zobaczę. Kolejna oferta za Nono. Czy Nono. Forsell właśnie sobie sprzedać. Czy Nono też? Nie wiem, ale. Na razie nie będę tego robił. Widzę. Nono. Naprawdę chyba chce być sprzedany. A nie, jednak nie.
Czyli po prostu tak po prostu tak dużo oferują. Tak dużo ofer znaczy jest za Nono. A za tego Forsella nic nie ma, tak w ogóle. Widzę w ten mecz. Niedawno wygraliśmy z jedną drużyną z Łodzi, więc fajnie byłoby zrobić to z tą drugą stroną, czyli z Widzewem. I to robimy. Pięknie. Kolejny mecz wygrany. Kolejne 3 punkty. Super. Korona Kielce gra najlepszą piłkę od może nie wiem kiedy. Może w historii klubu. Nie wiem. Nie wiem szczerze, jaki był najlepszy wynik Korony Kielce w historii, jakie były ich najlepsze czasy. Ale to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Teraz mecz z Puszczą Niepołomice. Nie, naprawdę, aby na razie działam dobrze, więc nie powinni nic narzekać tam. Jeśli wygramy, no to możemy się zrównać z punktami z Piastem Gliwice, więc o to gramy. Ale z ogóle, aby nie możemy wygrywać wszystkiego. No właśnie, remis. Akurat dosłownie to przewidziałem. To nic, tak jak już mówiłem, no nie możemy wygrywać wszystkiego znowu. Jakby wiadomo, że jakby jak się tak wygrywa non stop, to cały czas się chce więcej, 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 no ale jednak. Cały czas pamiętamy, kim jesteśmy. I jakie normalnie byśmy mieli cele. Zostaliśmy menadżerem miesiąca, więc fajnie, bardzo fajnie. Cristiano Ronaldo jest swoją pierwszą nagrodą. Czy mam jakieś oferty, w ogóle z ciekawości? Nie mówię, że już od razu chcę zwiać czy coś takiego, ale nie ma żadnej, bo jest jakieś ciekawości samej. Bo tak już mówiłem, pół sezonu minimum chcę zostać tutaj w Kielce, w Koronie Kielce. Ruch Chorzów, szybka symulacja. Czy wygramy u siebie? Nie, niestety remis kolejny. Ale znowu mamy niesamowitą serię, jakby bez porażki, ile meczów z rzędu. Myślę, że mamy najdłuższą serię w całej lidze meczów bez porażki. Teraz Warta Poznań. Dziekoński, no jeśli Dziekoński odejdzie, aby to nic, bo jakby no nie potrzebujemy go szczerze, patrz na to, jak to wygląda u nas na pozycji bramkarza. Mecz z Wartą Poznań, przydałoby się w końcu wygrać. Porażka, mówiłem o tej serii, niestety. Był fajny moment, a mamy gorszy moment tego sezonu, gdy nagle nie wygrywamy. Teraz przed nami Śląsk Wrocław. Śląsk Wrocław 19 punktów ma. I wygrywamy. Pięknie. To jest bardzo pewne zwycięstwo. LKB z dubletem. Chciałem właśnie zobaczyć. Kto jest najlepszym strzelcem tego sezonu? Jest to Josue, Josue chyba, się ma biało. Jeśli chodzi o nas, no to u nas najlepszym strzelcem jest LKB, dobra. Teraz Piast, no to będzie dość duży mecz. To będzie dość duży mecz, mam wrażenie. Bo oni są dosłownie punkt za nami. A już teraz są przed nami. No dobra, więc to będzie mecz, który też tak samo jak z Legią będziemy oglądali, bo to będzie mecz, który jest duży, bo to jest ciężki rywal, chyba właśnie Piast jest obecnie na drugim miejscu, więc to będzie ciężkie starcie. Ale wierzę w nasz zespół, wierzę, że sobie poradzimy, a więc pora zobaczyć, jak ten mecz z Piastem Gliwice będzie wyglądał. I zaczynamy. Gramy na żółto, na niebiesko gra Piast Gliwice. Było blisko do bramki dla Piasta na początek meczu. Żółta kartka dla Angulo. Znowu oglądałem mecz jak z Legią. Tak samo tutaj Angulo dostaje żółtą kartkę. Nie wiem czemu w takich dużych meczach Angulo jakoś nie łatwo łapie faul, łatwo łapie kartkę. Dobra piłka, bardzo dobra piłka. Niestety od razu traci tą piłkę jednak Brisak. Dobre przejęcie teraz. No może. Jakaś bramka, byłoby mega. Było bardzo, bardzo fajnie, ale nie, bramki na razie nie będzie. A znowu przejmujemy. Może być Piast sobie troszkę igra, tak tracąc co chwilę piłkę. W końcu to się może dla nich źle skończyć, ale dalej się nie skończy źle. Pół godziny za nami, wyrównany mecz. Z czego bym powiedział, że troszkę my wyglądam lepiej jak na razie. To może być szansa. Nie, nie będzie. Ale jeszcze tutaj mam piłkę Piazza. LKB to nie będzie gola. Nie będzie tej gola na razie. Dobre przejęcie. Antuna. LKB. No może jeszcze jedna szansa. Może teraz. Antuna. Szkoda,
szkoda to widzieć. Szkoda to widzieć w taki sposób, że to oddajemy. Naprawdę bardzo szkoda. Koniec pierwszej połowy 0-0. Myślę, że mogę powiedzieć, że byliśmy lepsi w tej pierwszej odsłonie tego spotkania. Możemy zacząć drugą połowę. Bardzo łatwa strata. Piast miał naprawdę jedną okazję, tylko na początku meczu jedną okazję i od tego momentu nic, dosłownie godzina gry praktycznie bez żadnej jakiejś dobrej sytuacji, a to się może zmienić. Jeszcze szanse mają, będzie strzał, to będzie boczna basiatka, tak jest. Znowu Piast, aż znowu gola nie będzie. 20 minut do końca, Antuna. No może teraz. Kwadrans do końca tego spotkania. Ciężko tutaj stworzyć sytuację jak na razie. Dobrze się broni Piast. Ale jest szansa i jest bramka. El Kabi, nasz najlepszy strzelec w tym sezonie. Strzela bramkę na 1-0. Super robota. Pięknie. 5 minut do końca. Weźmy bardzo defensywnie. Jeszcze piłka jest ich niestety. Mam szansę. Dobrze, piłka wybita i to jest koniec. Korona Kielce zgarnia kolejne duże zwycięstwo. Super, była Legia. Teraz mamy kolejny mecz duży wygrany. Tym razem był to mecz z Piastem. I zrównamy się z nimi punktami, a nawet ich wyprzedzimy. I mamy drugie miejsce. Mamy drugie miejsce. Legia wydaje się, że idzie po mistrzostwo. Spoko, jakby nie będę zły, bo jakby Korona Kielce na drugim miejscu jakby w rzeczywistości zakończyła, to myślę, że byłby absolutny szok dla każdego. Krakowia, 18 punktów, przesymulujemy ten mecz. To będzie dzisiaj za niedługo chyba przerwa. Wygrywamy, super, super. Kolejne 3 punkty duże. Chyba będzie właśnie za niedługo przerwa jakaś. Jeszcze mamy mecz z Górnikiem, potem przerwa? Chyba tak będzie. Chyba właśnie mecz z Górnikiem, potem mamy przerwę. Dlatego fajnie byłoby to zakończyć w dobry sposób. Fajnie byłoby zakończyć na tym miejscu wicelidera. Czy to się jednak wydarzy? Mam nadzieję, że to się wydarzy. Mam nadzieję, że damy radę to zrobić, choć to będzie ciężki mecz na pewno. I wygrywamy. Antuna i El Kabi, ten duet świetny, aż super. Kończymy pierwszą część tego sezonu jako wicelider. Super, naprawdę to jest super. Będzie trzeba pomyśleć, właśnie mówiłem o tym, że będzie trzeba pomyśleć o wzmocnieniach potencjalnie. I 4 punkty tylko, o nie, mamy mecz mniej, mamy mecz więcej, znaczy, dobra. Zobaczmy właśnie jedną rzecz. Jak będzie 1 stycznia, czy będą jacyś nowi zawodnicy na rynku wolnych zawodników, jakby na rynku wolnych zawodników, żeby jakkolwiek to brzmi. Dobra, i gdzie koniec odwołany, spoko, kończą się kontrakty. Nie ukrywam, żeby, bądźmy szczerzy, my za rok to nie będziemy, więc aż tak to nas nie interesuje, ale jednak wiadomo, że jak będę miał pieniądze, to będę mógł to zrobić, ale najpierw jednak bym próbował kogoś pozyskać. Nie mamy żadnych ofert, dobra. To nic. I tak nie wiem, czy szczerze mi się chce odchodzić, bo aby chcę powalczyć z Koroną o coś wielkiego. Dobra, więc właśnie tak już mówiłem. Wolni zawodnicy, właśnie poszukałbym. Warto sprawdzić. Może akurat jacyś zawodnicy teraz nagle skończyli się przed kontrakty potencjalnie. Na pozycji bramkarza akurat mamy dobrą sytuację. Mamy dobrą sytuację. Na pozycji prawego obrońcy moglibyśmy potencjalnie mieć kogoś tutaj nowego. Ale nie wiem, żaden z nich mnie nie przekonuje szczerze, że byliby wzmocnieniem. Chyba, mam wrażenie właśnie, że tak jak pierwszy raz tak w miarę patrzę, to choć nie wiem, w sumie chyba to jest są jacyś nowi gracze, może jednak, nie wiem. Ten Israel Reyes właśnie, mam wrażenie, że go przedtem nie było. Jeśli jego by się udało zdobyć,
To może. To byłaby nawet nie najgorsza opcja. Lewa obrona. Tutaj właśnie przedtem chcieliśmy zdać Gallarda, ale się nie udało. Więc Gallardo znowu dam na listę sobie życzeń. Boki pomocy akurat mamy, ale na przykład środkowej pomocnicy ogólnie, na przykład, to byłaby, myślę, że nie najgorszy pomysł, żeby potencjalnie jeszcze wzmocnić bardziej środek pomocy. Luis Romo, ja go właśnie miałem już kiedyś. Marcel Ruiz na przykład. Eric Sanchez, no ta dwójka naprawdę. Ten, tak już mówiłem, właśnie ten nasz meksykańska kolonia może być jeszcze większa. Sprawdzić możemy tych w sumie. Bukarim. LKB się sprawuje dobrze, ale zawsze warto sprawdzić. No tutaj nie ma właśnie nikogo, kto zagrozi mu, można powiedzieć. Cesar Herta chyba jednak nie, bo mamy Piazza, tak, czemu chciałem powiedzieć pijanić na niego. Piazza to jest dobra, więc no właśnie, trzeba by się kogoś sprzedać. Więc jeśli potencjalnie zdobędziemy lewego obrońcę, to mógłbym sprzedać Godinho. No to przedłużyłbym z nim kontrakt. Może być taka nawet klauzula i bym właśnie go próbował sprzedać. Potencjalnie szukamy kogo jeszcze tam. Potencjalnie szukamy jeszcze nowego środkowego obrońcę i pomocnika. Dobra, więc to też jest takie opcje. Środkowy pomocnik, środkowy też obrońca, tak? Tak jest, środkowy obrońca tam jest, dobra. Więc możemy spróbować sprzedać jakiegoś obrońcę właśnie środkowego. Mógłby to być na przykład Malarczyk na przykład. Spróbujmy z nim przedłużyć, właśnie tylko żeby przedłużył z nami, naprawdę. Na rok właśnie. Nie, dam mu taką samą płacę i powinien być chyba szczęśliwy. No właśnie, dobra. I od razu go wystawimy właśnie na sprzedaż. I pomocnicy też właśnie możemy tutaj to zrobić, a więc też może jakiś lewy pomocnik by się przydał. Może by się przydało, nie wiem. Czyżyckiego może? Czyżyckiego może też byśmy. A nie mogę go. Nie przyjmę ofert. Czemu nie mogę go dodać do listy transferowej? Nie pamiętam. Nie wiem co, czemu. No ale mniejsza o to. No właśnie. No mógłby być sprzedany. No mógłby być sprzedany. I ten, myślę, że Forsell właśnie przydałoby się jego sprzedać i ten Takacz też. Spróbuję z nim przedłużyć. Dobra, i jego też wystawić. Dobra, tak to by wyglądało. Więc jeśli uda się tych zawodników posprzedawać, no to będziemy mogli. Forenz zatrzymał. Aha, Konrad Forenz. Dobra, no to Forenz to jest bramkarz, więc spróbujmy z nim przedłużyć i udało się. Dobra, więc Forenz się nigdzie nie rusza. Oferta transferu, tak, Takacz, dobra. Spróbujmy może wyciągnąć takiego miliona, może jednak. Nie wiem, może nie powinienem, może powinienem po prostu akceptować. A zobaczymy, o tak, po prostu zaakceptować. Pozbyć się jak najszybciej i mieć pieniądze. Teraz na przykład właśnie od razu zaakceptuję od Heraklesu. Sanchez obiektem zainteresowania. Czy to oznacza, że on podpisał z kimś kontrakt i go ktoś chce już sprzedać? Mam wrażenie, że obiektem zainteresowania nie pokazuje, jak ktoś jest wolnym graczem. Chyba. Chyba właśnie. A może jednak? 25 milionów jest wart? Wow. Nie wiem, co mogę zrobić, ale nie mam pieniędzy jeszcze na to za dużych. Mam wrażenie, żeby to właśnie zrobić. Nie mam pojęcia, ile mu też w ogóle powinienem zaoferować, jakby. Jak on jest wart aż tak dużo. No dobra, najwyżej jak się nie uda, to Ruiza będziemy mieli. I tak, aby środek pomocy mamy w miarę dobry, bo Jakub Piotrowski na przykład, nie wiem. Chciałbym tych obydwu zawodników podpisać, no ale nie wiem właśnie. Naprawdę nie wiem, ile powinienem.
Ale muszę próbować, bo no, ktoś się właśnie nimi interesuje, więc muszę spróbować. Zaproponuj mi podpisanie. No zobaczymy. Dam ile mogę dosłownie mu. Zalecane wynagrodzenie 11,5 miliona. Kluczowy piłkarz, tak jest. Na rok może być, spoko. I ile ja ci mogę zaoferować? 15 tysięcy bym mu dał. 15 tysięcy. No zalecałem mi, powiem tak, zalecałem mi 11,5 miliona, więc jeśli to się nie uda, to jest tylko i wyłącznie ich wina. Udało się, mamy go i to jest ile? Jeden za overalla. 70, mam nadzieję, ileś. Eric Sanchez to jest. Chcę się za chwilkę przekonać. Eric Sanchez to jest 70. 79 overalla. Wow. No to jest ogromne wzmocnienie. No i teraz to wygląda jeszcze mocniej. Tak jak mówiłem, no nasza meksykańska, jak to nazwać, kolonia wzmacnia się, bo mamy Antunę, mamy Angulo, mamy Sancheza i to jeszcze nie musi być koniec. Teraz właśnie przydałoby się innych zawodników jeszcze posprzedawać. Oferta transferu Malarczyk. Czy ja Malarczyka chciałem sprzedać? Chciałem. Zaakceptujmy ten transfer. Malarczyk, czy będzie sprzedany? Zobaczmy, jak to wygląda. Czy nie podpisali tam jakichś kontraktów? Nie podpisali, dobra. Przydałoby się teraz pójść po Reyesa, no to. Mam wrażenie, że powinienem mu więcej zaoferować. Jakieś, nie wiem, 8,5. Na przykład. Te mecz. Dobra, powiem tak, zatrzymam się teraz i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w następnym odcinku, ale naprawdę jestem pełen optymizmu. Nie już, że już kończymy pierwszą rundę na drugim miejscu, już zrobiliśmy jedno wzmocnienie. Potencjalnie możemy jeszcze zrobić trzy wzmocnienia. Korona Kielc naprawdę może naprawdę wyglądać mocno i wierzę, że z Koroną Kielc damy radę zrobić dużo. Nie mam żadnych ofert i tak bym nie przenosił się szczerze, bo po prostu chcę właśnie. Jakby korona była nie za dobra, to może bym myślał o przenosinach, a jeśli realna szansa dalej, bo realna szansa dalej jest na mistrzostwo, no to chcę walczyć. Chcę walczyć to jest koroną, a teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!